Przyjaciele, dzisiaj chcę powiedzieć o temacie, który zawsze chciałem złożyć do kupy i go wreszcie złożyłem. Myślę, że taki przyszedł czas. Z uwagi na to, że głoszę o Duchu Świętym, chcę mówić o darach służb. Czymś, co jest w Kościele teoretycznie znane, natomiast jest to bardzo, bardzo takie porozbijane i nie do końca ludzie wiedzą, jak z tego korzystać. Mamy, tak jak mamy dary Ducha Świętego, są dary Ducha Świętego, które są przyporządkowane każdemu człowiekowi odrodzonemu z Bożego Ducha, o czym mówiliśmy na chyba szkole wiary, o tym mówiłem ostatnio. Czy szkole życia, tak, mówiłem o tym, jak mi się wydaje, że o tym mówiłem. Tak, na pewno. Dlatego też ja zachęcam Was, bo to nie na każdym nabożeństwie ja mówię o tym, bo też na szkołach życia mówię. Niektóre tematy poruszam, dlatego chcę, żeby była ciągłość, więc to trzeba sobie wszystko potem zebrać. Ale tak jak dary Ducha Świętego, te charyzmaty tak zwane są przyporządkowane każdemu człowiekowi i o nich się mówi dużo. I już dużo się o nich wie. Niekoniecznie się je praktykuje. Ale ruchy charyzmatyczne bardzo dużo o nich wiedzą. U nas od początku ta wspólnota dbała o to, żeby ludzie tutaj praktykowali dary Ducha Świętego i jakby mamy tutaj, jesteśmy w tym sprawni, aczkolwiek cały czas się rozwijamy. Natomiast dary służb są czymś, co nie do końca jest rozumiane. Duch Święty, on jest postacią, która od kiedy w Tobie zamieszkała, to chce organizować Ci życie. Pod każdym względem. W ogóle taki zamysł Ducha, organizowanie Tobie życia. Równie i w związku z tym też obdarowuje poszczególnych ludzi w związku z ich służbami. Czyli z powołaniami. Najkrócej, krótko powiedziawszy. I w Piśmie Świętym jest wymienionych 9, również 9 darów służb Ducha Świętego. I mówię, zawsze chciałem to zrobić, zebrać to do kupy, ale chyba nie było ku temu przez te moje lata służby jakiejś takiej przestrzeni, żeby to zebrać wszystko do kupy. A teraz taka przestrzeń powstała i chcę o tym dzisiaj mówić. Zostańmy na dwóch fragmentach Pisma Świętego. W liście do Rzymian 12:3-8 i pierwszy liście do Koryntian 12:28. List do Rzymian 12:3-8 i pierwszy list do Koryntian 12:28. I przeczytam najpierw te fragmenty. List do Rzymian 12:3-8. Powiadam wam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udziela. Dzisiaj poruszymy naprawdę ważne rzeczy. Wielu z was zostanie wyzwolonych z frustracji. Dzisiaj wielu z was zostanie wyzwolony z frustracji. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a osobno jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwania, to w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu, jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. To jest dramatyczne tłumaczenie tego, bo z tego nic nie wiadomo do końca. Ale zaraz się tym zajmiemy. I od razu chcę przeczytać drugi fragment, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 28.
A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienie pomocy, kierowanie w różne języki. W tych dwóch wersetach, w tych dwóch fragmentach jest zamieszczonych 9 darów służb Ducha Świętego, które funkcjonują w ciele Chrystusa. I to są główne, podstawowe obdarowania w Kościele. Właściwie w zestawieniu tych darów zawiera się każda służba. Ponieważ poszczególne służby powołania są bardzo indywidualne i to jest nie do wyodrębnienia, bo tak jak uczyłem, kiedy mówiłem o darach Ducha Świętego, usług jest wiele. Dokładnie tak samo, wielość, czyli mnóstwo. Mnóstwo. Są takie rzeczy, że czasami się spotykałem z bardzo szczególnymi, indywidualnymi obdarowaniami, które nigdy gdzie indziej się nie pojawiły, żadnego innego rzecz. Przynajmniej ja się nie skontaktowałem z takim człowiekiem, żeby na przykład to powtórzyło się w kimś. Więc tego jest masa. Natomiast jeśli chodzi o ciało Chrystusa, Duch Święty, który jest bardzo taki zorganizowany, jest bardzo zorganizowana postać, bardzo. Wielu charyzmatyków myśli, że Duch Święty to jest w ogóle jak, no właśnie, jak jakiś wielki chaos, niektórzy myślą, to jest Duch Święty. Natomiast absolutnie tak nie jest. Duch Święty jest mega zorganizowaną postacią. Mega zorganizowaną. Czy się przyczepia do ludzi, którzy prowadzą kościoły jak firmy. Mówi się, że tak kościół nie powinien być prowadzony. A kościół tylko powinien być prowadzony jak firma. Dlaczego? Bo to jest firma. To firma. Rozumiecie? To nie stodoła. To firma. Jest szef, jest kierownik, rozumiecie? Wszystko działa jak w firmie. Nie w jakiejś chorej, dziwnej, ludzkiej, tak? Duch Święty jest bardzo zorganizowany i obdarowuje ludzi zgodnie, tak? Z tym, co jest dla nich najlepsze. To, co włożył w nich. I kiedy chrześcijanin odnajdzie się w tym, wejdzie w to miejsce, w którym jest obdarowany, to będzie najszczęśliwsza postać na świecie. Ten człowiek nie będzie się w ogóle gdzie indziej miotał i nie będzie czegoś innego nigdy, nigdy, nigdy chciał. Nigdy. Nigdy. Nigdy nie będzie zazdrościł, nigdy nie będzie miał zawiści, nigdy nie będzie zaglądał komuś w czyjeś garki. Nigdy nie będzie mówił, ten ma to, a tamten ma tamto, a ja tego nie mam. Bo nigdy go nie będzie interesowało coś, co nie jest Jego. Dlaczego? Bo jak się odnajdzie coś, co jest Twoje, prawdziwie Twoje, to się w tym zakochujesz. Rozumiesz, o co chodzi? I guzik Cię obchodzi, co tam jest gdzieś dalej. To jest tak, jak ktoś na przykład ma biznes i piecze bułki i zarabia na tych bułkach miliony złotych, to w ogóle go nie obchodzi ktoś, kto produkuje mleko. Wiecie, o co chodzi? I w ogóle nie ma żadnych wewnętrznych skrzydłów, że on się nie zna na mleczarstwie. Dlaczego? Bo na półkach zarabia miliony. To ma w nosie, tak, informacje o tym, jak być dobrym mleczarzem. I jak widzi wielkie przedsiębiorstwo mleczarskie, to go nie ściska w dołu. Wie dlaczego? Bo kilometr dalej jest jego wielkie przedsiębiorstwo, które zajmuje się pieczeniem bułek. I tak jest w ogóle w Kościele. Jeżeli człowiek zrozumie, co Bóg w niego włożył i zobaczy, że to jest takie, że to jest najlepsze na świecie dla niego, to ten człowiek będzie przeszczęśliwy. I nigdy nie będzie szukał dziwactw i brał się za dziwne rzeczy. Ja się brałem za różne dziwne rzeczy w życiu też. Brałem się, nie powiem. Sprawdziłem wszystkiego. Wszystkiego sprawdziłem, co było możliwe. Rozumiecie? Ale to nie moje.
różne rzeczy nie moje. I tak, werset trzeci listu do Rzymian, 12:3-8, od tego zaczniemy. Mówi po pierwsze, nie rozumieć o sobie więcej niż należy rozumieć. Rozumienie, przyjaciele, to jest pojmowanie treści przekazywanej informacji. Przeciętny chrześcijanin chce rozumieć wszystko. I uważa, że to jest w ogóle działanie Ducha Świętego. A to nie jest działanie Ducha Świętego. Przeciętny chrześcijanin chciałby pojąć każdą rzecz też i móc intelektualnie jej dotknąć. Rozumiecie? Bo się boi, że coś straci. Ale tu jest napisane, żeby nie rozumieć o sobie więcej niż należy. A więc jest coś takiego jak należy. A więc jest jakaś miara rozumienia siebie. Wiesz, co to znaczy pogodzić się ze sobą? Dokładnie to, co powiedziałem. Pogodzić się ze sobą. Lubić się. Zaakceptować w 100%. Być szczęśliwym, jak się patrzy w lustro. Rozumiecie? Być fanem samego siebie. Nie mieć żadnego zgrzytu w stosunku do swojej osoby. To znaczy być pogodzonym samemu ze sobą. Nie zastanawiać się, dlaczego ktoś ma bujną czuprynę. Rozumiecie? Po prostu. To jest rozumieć o sobie, tak? Tyle, ile należy. Ja rozumiem o sobie tyle, ile należy. Rozumiem o sobie. Ja nie wiem coś o kimś. Ja rozumiem coś o sobie. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o odkrycie naszego powołania i realizację jego później w Królestwie. Nie rozumieć o sobie więcej, niż należy rozumieć. Jak będziesz się modlił, to przyjdź do Boga i powiedz tak, Panie Boże, pomóż mi nie rozumieć o sobie więcej, niż należy. Duchu Święty, pobłogosław mnie nierozumieniem o sobie więcej, niż należy. Zamknij na wszystko, co jest związane z moim nadrozumieniem. Mówię, mocha Pani. Mówię, Pani, co wyszłaś, co nagrałaś mnie dzisiaj. I druga rzecz, rozumieć o sobie stosownie do wiary, do miary wiary, którą się posiada. Czyli jak my o sobie rozumiemy? Na poziomie wiary, którą mamy i nie dalej. I tego się nie wygeneruje. Czyli ja mogę siebie rozpoznać tylko przez poziom wiary, który mam. Głębiej nie pójdę. Mam jakąś miarę wiary i dalej się nie pójdzie. Często ludzie na przykład mówią, mają jakby takie pretensje sami do siebie, że oni nie mają większej wiary. No w ogóle, jak ty żyjesz? No masz wiarę, jaką masz. Zdobywaj sobie, tak? Tam sobie czuwaj tą wiarę, tak? Ale masz dzisiaj tyle, ile masz. Często przychodzą ludzie do mnie i mówią tak. Nie mam na tyle wiary, żeby przyjąć uzdrowienie, co mam robić? Ja mówię, idź do lekarza. Jak to? A jak tylko o tym myślę, to czuję się potępiony. Ja mówię, zaraz, usiądź. Jeszcze raz. Przychodzisz do mnie i mówisz, nie mam na tyle wiary, żeby przyjąć uzdrowienie, jesteś bardzo szczerym człowiekiem, w porządku. Nie dotykam tego tematu. Zdobywaj sobie wiarę, tak? Ale pytasz mnie, co mam teraz zrobić? Masz teraz postąpić zgodnie z miarą twojej wiary, a miara twojej wiary nie sięga po uzdrowienie. Idź się leczyć. Niech ci lekarz błogosławi. Kurczę, o co kaman? Nie rozumiem, o co kaman. Jak ja bym nie miał wiary o coś, to bym się poszedł leczyć. Nie bym był kretynem i nie chodziłbym schorowany. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Ludzie nie idą do dentysty, bo oni przez wiarę 4 tygodnie trwają w bólu. Rozumiecie? Tacy ludzie są na terapii. Ja, jeżeli nie pozbyłbym się bólu zęba w przeciągu 2 godzin, to bym poszedł do dentysty. Bo ja czytam Pismo Święte. Wbrew ubiegowej opinii. I według miary wiary postępuję.
I to jest normalne. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To jest normalne. Po prostu. A nie generowanie czegoś, czego nie można wygenerować. I dokładnie o to samo chodzi w służbach. Ludzie chcą wygenerować coś, czego nie można. Szukają w sobie czegoś, czego nie ma. Mówi tak, ona jest ewangelistką. Ja też w sobie będę siedziała i będę grzebała i znajdę ewangelistkę. Nie wiem, czy znajdziesz. Ale ja nie wiem. Czy to jest twoje powołanie? Czy to ty? Czy masz dary z tym związane? Bo jak nie masz darów z tym związanych, to nie będziesz ewangelistką. Ty mnie przeklinasz. Ja mówię, nie! Nie przeklinam cię. Cytuję ci pismo. Nie przeklinam cię. Bo ja chcę być ewangelistką. To byś była. Tak? Składała świadectwo? Wzięła mi megafon i poszła głosić, a nie zastanawiała się 18 tysięcy lat nad tym, że ona jest ewangelistką. Tylko jeszcze nie wiedziała do końca, o co chodzi, a wzięła megafon i poszła głosić. Tak? Proste? Czy ona się grzebała parę lat w tym, czy ona jest ewangelistką? Tak? Nie. Nie grzebała się. Czy pościła, czy modliła się kupę czasu? O to nie, nie. Nie zrobiła tego, nie składała świadectwa takiego? Nie. Wiecie czemu nie? Bo ona rozpoznała miejsce, w którym jest. Nie rozumiała go jeszcze, ale go rozpoznała. I dlatego odniosła sukces, jest szczęśliwa. I nigdy na żadnej z naszych rozmów Anita nie przyszła i nie miała do mnie jakichś wątków związanych ze swoim powołaniem. Ona nigdy nie przyszła, nie powiedziała, Artur, ja marzę, żeby być pastorem kościoła. Ja w ogóle chcę teraz, już tutaj mam, zobacz, 18 zeszytów, mam już takie tutaj. Ona tak nigdy nie robiła. Ona zawsze chciała głosić. Głosić Ewangelię. Znalazła swoje miejsce w Królestwie. Znalazła miejsce swoje. Nie rozumieć o sobie więcej niż należy. Rozumieć o sobie stosownie do wiary, którą się posiada. Werset 4 mówi, że nie wszystkie członki taką samą czynność wykonują. A więc jest potężne zróżnicowanie obdarowań. W Kościele są różne obdarowania służb. Różne. 5 werset mówi, z sobą jesteśmy członkami, osobno jesteśmy członkami jedni drugich. Co to znaczy? To znaczy, że dary się zazębiają w Kościele. Rozumiecie, co to jest? To są dary służb. Dary służb się zazębiają. Dary współdziałają ze sobą. Współdziałają. Kościół to jest taka firma, w której dary się zazębiają. Tak Bóg to wymyślił. Jeden za drugi. Rozumiecie? Jeden za drugi. Dopiero ta maszyna działa. Mnie zawsze kręciły mechaniczne rzeczy. Ja w ogóle mówiłem, kurczę, jak to jest? Tu się wrzuca gwóźdź, tam wychodzi haczyk. Ja w ogóle nieraz patrzyłem na różne maszyny, jak tylko mogłem. Rozumiecie? Na te trybiki, który jeden drugiego w ogóle dotyka. Przechodzi, ten kręci tu, ten kręci tam. Tu jakiś fałek porusza, tam znowu jakiś nóż wychodzi. Rozumiecie, o co chodzi? Mówię, wow! Maszyna. 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 To jest Kościół. To potężna maszyna. To nie jest jeden i ten sam dar. Rozumiecie? Takiego czegoś nie ma, nie było i dzięki Bogu nie będzie. Dary się zasępiają. I 6 do 8 wersetu mówi, pokazuje różne dary. Według udzielonej łaski. Czyli to Duch Święty udziela darów służb. To nie ma czegoś takiego, że człowiek wymyśli sobie służbę. Ja sobie służbę wymyślę. Jest kupa powymyślanych służb. Jak ja się przyglądam na wymyślone służby, to się w głowie nie mieści. Wielu pastorów nie powinno być pastorami nigdy. Nigdy. Nigdy w życiu. Nie powinni być żadnymi pastorami. Rozumiecie? Wielu ludzi nie powinno głosić Ewangelii. Ja patrzę, jak niektórzy ludzie głoszą Ewangelię, to mi się bebechy przewalają.
Nigdy nie powinien iść na ulicę. Chyba żeby przełamać samego siebie. Rozumiecie, o co chodzi? Są takie różne grupy. Tutaj nawet w Warszawie. Wiecie, jak my zaczęliśmy głosić masowo, to te różne grupy też zaczęły się wyłaniać. Krok po kroku. Ja słyszę, jak ludzie głoszą Ewangelię. No kurczę, ja bym był w świecie, bym ich pobił. Rozumiecie mnie? Za moich czasów takich rzeczy nie było. Po prostu nie było takich rzeczy. A my byliśmy takimi ludźmi, że jak się najaraliśmy kraka, to jeździliśmy na przykład na 3 samochody i laliśmy wszystkich po kolei, którzy nam się nie podobali. Czpłonów jakiś, meneli, rozumiecie, o co chodzi? Którzy odstawali od naszego standardu funkcjonowania. Na przykład. I takich ewangelistów byśmy zlali. I na pewno by im nie pomógł Duch Święty, bo tam nie ma Ducha Świętego. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli. Ci ludzie nie powinni głosić Ewangelii. Nie powinni głosić Ewangelii. Bo to nie jest ich służba. Jeżeli są odrodzeni z Bożego Ducha, to nie nadają się do tego, żeby być w akcji. Nie tam. Nie tam. To nie to. Wielu ludzi nie powinno nigdy brać się za funkcje prorocze. Nigdy, bo opowiadają takie żałosne paranoje, że się w głowie nie mieści. I swodzą innych ludzi. Pewni ludzie nigdy nie powinni nauczać. Bo jak się biorą za nauczanie, tak? To 3/4 kościoła śpi, a reszta się modli w innych językach, żeby jak najszybciej to się skończyło. Taka jest prawda. My byliśmy kiedyś w takim kościele, zagadką, że jak wychodzi jeden pastor nauczać, co jest z tym mikrofonem? Chodzi o to, że chodzi na moją jakość nagrania. Zabieramy, tak, tak. To musi być dobrze nagrane. Raz, dwa. Okej. Okay. My byliśmy kiedyś zagadką w takim kościele, że jak taki pastor wychodził, ja go w ogóle, tego pastora bardzo ceniłem, jako człowieka, który miał bardzo duże doświadczenie w Królestwie. On był taką krynicą różnej wiedzy, ale jak on zaczynał nauczać, ja nigdy nie wiedziałem, o co mu chodzi. Nigdy. Rozumiecie mnie? Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi. Po prostu nie wiedziałem. Nie ogarniałem tego 45 minut jego kazania. Ja do tej pory nie pamiętam niczego z tego, co on głosił. Niczego. To nie zostało mi w głowie. To się nie za, w ogóle tam mi nie ułożyło. Bo to nie był nauczyciel w słowach. Ja nie mówię, że on był złym, Bożym człowiekiem. Ja mówię, że to nie był nauczyciel. Nie powinien nauczać. Nie powinien nauczać. Tak jak w świecie wielu ludzi nie powinno brać się za gotowanie. Na przykład, bo idziesz coś zjeść, tak? I jest masakra po prostu. Wielu ludzi nie powinno budować domów. Rozumiecie? Moi znajomi, nasi znajomi, wzięli firmę budowlaną. Przedstawili im plany. Za firma rewelacyjna. Rekomendacje pierwsza liga. Pojechali na wczasy. Wrócili z wczasów. Dzięki Bogu Najwyższemu, że oni zdążyli wrócić z tych wczasów. Ponieważ dół pod fundament był wykopany już w innym miejscu działki. Dół już był wykopany. Oni już gdzie indziej dom stawiali. Rozumiecie, o co chodzi? Już zaczęli. Firma budowlana. Więc te wersety pokazują nam, w jaki sposób my mamy odnaleźć siebie, jeżeli chodzi o ludzi w służbach. I mamy pierwszą rzecz. Mamy dar prorokowania. Greckie słowo profetia oznacza to perspektywę proroczą. Profetia. Tutaj jest
Tutaj jest napisane, jeśli ktoś prorokuje, tak? To tutaj jest słowo profetia. Perspektywa prorocza. A więc, po pierwsze, jest dar służby, który się nazywa perspektywa prorocza. I są różne poziomy i są różne działy stosowania. Tu jest napisane, że perspektywa prorocza musi funkcjonować dokładnie na poziomie wiary osoby proroczej. Ale jest to służba, w której funkcjonują określone uwarunkowania Ducha Świętego. Perspektywa prorocza. I ona jest na początku wymieniona. Jako pierwsza. Perspektywa prorocza w Kościele, przyjaciele, spina całość. Ona spina wszystkie części. To perspektywa prorocza. To nie jest jakaś postać, tylko to jest służba. Tam są różni ludzie. Tam są prorocy na urzędach, tam są osoby prorokujące i tak dalej, i tak dalej. Nie będę o tym mówił, ale chodzi o to, żebyście zrozumieli, że jest taka służba, jest obdarowanie Ducha Świętego, jeżeli chodzi o perspektywę proroczą. I jest to zamieszczone na początku, ponieważ to perspektywa prorocza spina Kościół. Dlatego jest napisane, że świadkiem Jezusa jest duch proroctwa. I tam jest znowu to samo słowo, profetia. Świadkiem Jezusa jest perspektywa prorocza. Czyli ogląd o wiele głębszy niż ogląd przeciętny. I to jest służba. I ona musi być dobrze zorganizowana w Kościele. Dlatego my robimy na przykład warsztaty prorocze. Bo to ma być zorganizowana służba. Nieluźna. A chyba to jest w ogóle najluźniejsza służba w Kościołach. Najbardziej rozmemłana służba to jest perspektywa prorocza. Tam w ogóle nie wiadomo, o co komu chodzi. Rozumiecie? Dlatego robimy warsztaty, uczymy. Od początku, nawet w Starym Testamencie istniały szkoły prorocze. Uczy się tego. Tego się uczy. To fach. Rozumiecie? I są tam określone obdarowania do tego. Po drugie, jest napisane dar usługiwania. I tutaj greckie słowo diakonia. Czyli obsługa. Diakonia z greki to obsługa. Diakonia jest od słowa diakon. Diakono, dokładnie diako, oznacza załatwienie sprawy. Załatwienie jakiejś sprawy. Diakon to osoba załatwiająca jakąś sprawę. Co to jest dar usługiwania, czyli diakonia? Są to służby pomocnicze pierwszej linii. Rozumiecie, co ja powiedziałem? Jako drugi dar wymieniony w darach służb jest diakonia. Służby pomocnicze pierwszej linii. Czy wy wiecie, jaką wagę odgrywają służby pomocnicze? Ogromną. Ogromną. Ludzie często nie rozumieją, że ich powołaniem jest diakonia. Czyli funkcjonowanie w służbach pomocniczych pierwszej linii. Ludzie uważają w kościołach, że jeżeli nie mają jakiegoś urzędu lub nie funkcjonują bezpośrednio w pierwszej linii uderzeniowej, to tam nie ma Ducha Świętego. Ale jako drugi dar służb jest wymieniona diakonia, czyli obsługa. Obsługa. Rozumiecie? I tutaj jest napisane, właśnie przetłumaczyli, jeśli kto usługuje, to w usługiwaniu. Oryginał brzmi w ten sposób, diakonia en diakonia. Dokładnie oznacza to posługiwanie w usługiwaniu, czyli usługuj przez obsługę. Diakonie. Usługuj w królestwie przez obsługiwanie.
Twoim powołaniem jest obsługa. To diakonia. Obsługa pierwszej linii frontu. Bo pierwsza linia frontu musi być co? Obsługiwana. Wiecie, żeby snajper strzelał, rozumiecie, to trzeba przygotować mu wszystko. Zabezpieczyć mu broń, naboje, miejsce, wszystko. On przychodzi, oddaje strzał i wszyscy mówią, halleluja, snajper dokonał działania. A czy ty wiesz, człowieku, kto umożliwił snajperowi to działanie? Kto świętemu snajperowi umożliwił ten jeden celny strzał? Diakonia to mu umożliwiło. I to nie jest służba, która jest pomniejsza, bo jest uznana za służbę, którą Duch Święty obsługuje określonymi darami, udziela różnych darów, bo żeby być osobą, która usługuje, która obsługuje różne rzeczy, trzeba do tego odpowiednich darów. Trzeba odpowiednich uwarunkowań. Nie każdy jest w stanie to robić. Nie każdy. Rozumiecie? To coś wam powiem. Jak ja się przyglądam na moją żonę, ja widzę, co ona robi. Ja to bardzo doceniam. Ja widzę, w jaki sposób ona działa w domu w ten sposób, abym ja mógł robić pewne rzeczy. Rozumiecie? Jak jej działania umożliwiają mi moje działania. Jej działania. Ja coś robię, a ona robi coś wokół tego, abym ja mógł to spokojnie robić. Nie muszę się martwić o to, że jest coś nieugotowane, że jest nieposprzątane. I nie muszę się o to martwić. Ja mogę się zająć precyzyjnym uderzeniem. To wam pokazuję na podstawie na przykład małżeństwa, tego, co się w ogóle dzieje. Czy ja bym mógł robić to, co robię, gdyby ona nie robiła tego, co ona robi? Nie sądzę. Nie, na pewno nie w takim wymiarze. Jakbym musiał się sam wszystkim zająć, rozumiecie? To nie sądzę, żebym sobie poradził. A więc usługa przez obsługę. Po trzecie, jest napisane dar nauczania. Greckie słowo didasko. Bezpośrednie tłumaczenie to wyjaśnianie. I przetłumaczone tutaj, kto naucza, to w nauczaniu. Didasko en didaskolia, czyli nauka w nauczaniu, a więc wyjaśnianie nauki. Kim jest, czy też czym jest służba nauczania? To wyjaśnianie nauki. I w służbie nauczania, czyli w tym mentoringu pośrednim mieszczą się również na przykład wszystkie służby ewangelizacyjne. Rozumiecie? Wszystkie służby nauczycielskie. Bo czymże jest na przykład ewangelizacja? To wyjaśnianie nauki. Co ty robisz, kiedy ty idziesz głosić? Proszę bardzo. Ty wyjaśniasz naukę. Rozumiesz, co robisz? To służba. Dary służb. Wyjaśnianie nauki, czyli boskich prawideł. Czy robi to nauczyciel na poziomie głębokiej analizy, czy robi to ewangelista na podstawie głoszenia prostego poselstwa, to jest didasko. Rozumiesz? Tak to zrobił Duch Święty. To się w tym mieści. Czwarta rzecz. Dar napominania. Parakleo, czyli wzywać, zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać, pocieszać.
jakże to się różni od tego, co wielu ludzi robi. Napominanie to greckie słowo parakleo, wzywać, zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać, pocieszać. To znaczy kogoś napomnieć. Przetłumaczone napominanie w napominaniu, parakleo en paraklesis, czyli wzywanie, zachęcanie, dodawanie odwagi za pomocą zwracania się do kogoś w sposób bezpośredni, czyli mentoring bezpośredni. Czym jest służba napominania? To mentoring bezpośredni. Każda forma doradztwa, każda forma terapeutyczna, każda forma bezpośredniego wpływu twarzą w twarz. Duszpasterstwo to jest służba napominania. Rozumiecie? Tak jest to ułożone przez Świętego Ducha. I towarzyszą temu określone uwarunkowania. I wielu ludzi, ja słyszałem jeszcze, tutaj nie, ale jak byliśmy w religijnych miejscach, ja mam służbę napominania. Ja mówię, czyli się przypieprzasz do ludzi generalnie. Tak? Generalnie taka jest twoja służba, tak? Tak mi Pan zrobił, mi Pan tak powołał, Pan mi dał dary, tak? Nie, Pan ci nie dał takich darów, bo nie ma takiego Pana. Nie ma Pana przypieprzania się. Takiego Pana nie ma. Niektórzy uważają, że jest. Takiego Pana, ja też myślałem, taki Pan jest kiedyś. Ja sam takiemu Panu oddawałem cześć kiedyś. Naprawdę. A potem się dowiedziałem, że nie ma takiego Pana. I pokutowałem z bałwochwalstwa, że innemu Panu cześć oddawałem. Parakleo. Dodawać odwagi, zachęcać, podnosić, wzywać do miejsca, w którym może człowiek być uratowany. Rozumiesz? Ja zawsze mówię, chcesz się do kogoś przychrzanić? Bardzo dobrze, przychrzań się, tylko od razu przygotuj cały materiał podniesienia go. Idź się przychrzaniać teraz Bogiem. Tylko teraz przygotuj cały materiał podniesienia tego człowieka. Jak już się przychrzanisz do niego, to zaproponuj mu od razu wyjście z tego miejsca. I musisz być gotowy na to, żeby go stamtąd wyprowadzić, kolego. Nie umiesz? Nie zabieraj się do tego. Nie zabieraj się do tego. Jak potrafisz tylko zwrócić komuś uwagę, a nie potrafisz go wyprowadzić z miejsca błędu, to nie zabieraj się do tego. Bo się do tego nie nadajesz. Rozumiecie? Bo jak się z kimś spotykam i komuś mówię o jego błędzie, to mówię do kogoś tak, posłuchaj mnie teraz. Wielu z was usłyszało ode mnie. Jeżeli będziesz w 100% posłuszny temu, co będę mówił, to na 100% cię z tego wyjmę. Na 100%. Nie ma pata, że cię nie wyjmę. Mam 100% skuteczność, jeżeli będziesz posłuszny. 100%. To jest mentoring bezpośredni. Piąty dar, dar obdarowywania, tak to napisali. Metadynomii, dać coś komuś, podzielić się kimś, z czym, czymś z kimś. Tu jest napisane, żeby to robić w szczerości. Szczerość to jest, przyjaciele, wyraz czystych intencji, a więc dar obdarowywania to dawanie z czystych pobudek. Dawanie z czystych pobudek. I to jest służba. Są wśród was na pewno tacy ludzie, którzy mają ponadnaturalne potrzeby, żeby komuś coś dawać. Diabeł cię nieraz oskarża i mówi do ciebie tak. Jesteś zaburzony, ponieważ chcesz sobie zasłużyć. I oczywiście istnieje takie zaburzenie, że chcemy sobie zasłużyć na czyjąś w ogóle akceptację i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem. Ale ty już wyszedłeś ze swoich zaburzeń i dalej masz nieodpartą potrzebę dawania komuś. I gdybyś mógł,
to byś dał wszystko. I gdybyś mógł, to byś się wziął, podzielił w ogóle własnym sercem. I nie ma żadnych problemów, żeby komuś coś dać. W ogóle musisz się wstrzymywać, żeby nie dać. Przez mądrość musisz na przykład nie dawać komuś pieniędzy, bo wiesz, że to będzie dla niego niewychowawcze i że cię na przykład ukradnie. To przez mądrość nie dajesz. Ale gdybyś tylko mógł, to byś dał, podzieliłbyś się, oddałbyś. W ogóle nie jesteś do tego przywiązany. Jest taka służba. Jeżeli na przykład tak masz, to wiesz, co powinieneś robić? Nie powinieneś się modlić do Boga: Panie, chcę ewangelizować narody. Tylko wiesz, co powinieneś zrobić? Powiedzieć: Panie, chcę być milionerem. Milionerem. Chcę być milionerem. Chcę mieć wiele domów. Chcę mieć masę wszystkiego. Bo chcę dawać. Chcę piekło załadować dawaniem. Rozumiecie? To jest służba. To jest służba. I ona jest opisana jako dar służby. Szósta rzecz to dar bycia przełożonym. Greckie słowo proisteni, stanie nad kimś, stanie na czele, rządzenie. Czyli przywództwo pierwszego rzędu. To jest służba, przywództwo pierwszego rzędu. Jest napisane tutaj, że kto jest przełożony, niech czyni to z gorliwością. Greckie słowo to spudę, wysiłek, praca, staranie, czyli rzetelność. A więc dar bycia przełożonym to rzetelne przywództwo pierwszego rzędu. Rzetelne przywództwo. To przywództwo, które życie kładzie za owce. A to bardzo dobrze widać, jak ktoś życie kładzie za owce, czy nie. Każda owca wie, czy pasterz kładzie za nią swoje życie. Po prostu. Rzetelne przywództwo pierwszego rzędu. I siódma rzecz. Dar okazywania miłosierdzia. Aleo, litować się nad kimś, okazywać litość całą swoją duszą. I tu jest napisane, że kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością, czyli z zadowoleniem. A więc okazywanie miłosierdzia to jest litowanie się nad kimś w taki sposób, że ci to sprawia zadowolenie. I są tacy ludzie w Kościele, którzy mają ogromne zadowolenie z tego, że są w stanie litować się nad upadłymi ludźmi. I idą do ludzi mega upadłych i litują się nad nimi. I są z dziećmi, i są z bezdomnymi, i są z uzależnionymi, z ludźmi, z którymi inni nie chcą być. I czy my prowadziliśmy przez 3 lata, przez ponad 3 lata w ośrodku dla bezdomnych kościół. To jest zupełnie inne prowadzenie kościoła. Zupełnie inne. Zupełnie. Żeby prowadzić takie coś, jak na przykład dom dla bezdomnych, to trzeba mieć takie obdarowanie. To musisz funkcjonować w darze miłosierdzia, inaczej nie pociągniesz takiego czegoś. Wielu ludzi próbowało i narobiło bydła tylko. Albo zrobiło z tego biznes. Rozumiesz? Często ludzie mówią: chcę chodzić do więzienia. Ja mówię: na pewno? Wiesz, co to jest chodzić do więzienia? Czy nie wiesz? Nie wiem, ale Duch Święty mnie prowadzi do więzienia. Dobrze. Powiedz mi, czy ty odczuwasz litość nad tymi ludźmi? Czy chcesz tam być? Chcesz tam siedzieć z nimi? Chcesz odpisywać im na listy? Chcesz organizować pieniądze na ich paczki? Chcesz? Czy chcesz tylko tam iść raz na miesiąc i się wymądrzyć? Czy też chcesz zająć się tymi ludźmi? Nie będziesz tam głosił płomiennych kazań.
Wiesz dlaczego? Bo większość tych ludzi ma niski iloraz inteligencji. Rozumiesz? Będziesz tam chodził przez lata i będziesz im głosił prostą Ewangelię. Nie wiem, czy ty tego chcesz. Czy ty chcesz odpisywać na ich listy. Czy chcesz kontaktować się z ich rodzinami. Czy to cię interesuje w ogóle. I wiecie, często ludzie milkną później. Mówią, wiesz, to ja myślałem, że to o co innego chodzi. Ja mówię, widzisz, to nie twoja służba. To nie twoja służba. Chcesz iść do bezdomnych. Do bezdomnych chcesz iść. Zastanów się, czy chcesz iść do bezdomnych. Czy masz litość nad tymi ludźmi, czy chcesz ich wyciągać z kanału, czy chcesz z nimi siedzieć, czy chcesz tak śmierć jak oni. Czy chcesz przez wiarę codziennie brać autorytet nad swoim ciałem, żebyś nie miał wszy. Czy takie coś cię interesuje, taka służba? Czy masz tylko taką zajawkę w głowie, że chciałbyś pójść się pomączyć do bezdomnych? Rozumiesz? Bo to musi być dar. Dar. Służba miłosierdzia. Pokazuję wam te rzeczy, bo w ogóle ludzie nie rozumieją w ogóle tego, co to jest. A pierwszy mi się do Koryntian 12:28. Mamy ukryte dwa kolejne dary. W tym fragmencie są opisane trzy urzędy, trzy dary osobiste i dwa dary służb. Paweł ułożył to w ten sposób, dlatego żeby pokazać, jak wygląda pewnego rodzaju hierarchia funkcjonowania różnych funkcji w Kościele i je wymieszał. Natomiast to, co nas interesuje, to jest dar niesienia pomocy. Po pierwsze, tak jest to opisane, dar niesienia pomocy. Greckie słowo antilepsis, dokładnie odwzajemnianie się, obrona, pomoc, oparcie. Idąc dalej, branie udziału, pojmowanie zagadnienia, trzymanie się mocno czegoś. Co to jest dar niesienia pomocy? Co to jest antilepsis? To służby pomocnicze drugiej linii. To nie jest diakonia, to nie są służby pomocnicze pierwszej linii. Tylko służby pomocnicze drugiej linii. Chcę teraz na chwilę zostać na tych dwóch formach służby. Dam przykłady. Kim są diakoni, czyli służby pomocnicze pierwszej linii? To są ludzie, którzy mają większą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o służby pomocy. Większą odpowiedzialność. To są takie formy pomocy w Kościele, które zajmują się globalnie jakimś zagadnieniem. Na przykład ktoś zajmuje się służbą logistyczną. Rozumiecie? Całokształtem służby logistycznej. Ktoś zajmuje się na przykład całokształtem służby medialnej. Rozumiecie to? To są służby dużego zakresu. Pomocnicze służby dużego zakresu. A służby pomocnicze drugiej linii, czyli te tak zwane pojedyncze zadania, to na przykład w związku z genezą tego słowa są to grupy wstawiennicze. To służba pomocnicza. To służba uwielbienia. Rozumiecie? To są służby pomocnicze. One nie mają wielkiego zakresu, one mają jedno zadanie. Jedno. W tym słowie antilepsis na przykład mamy obronę, oparcie. Czyli mamy typowe działanie służb wstawienniczych. Rozumiecie? Tego nie widać. Widzimy tutaj pojmowanie zagadnienia, trzymanie się mocno czegoś, a więc widzimy na przykład funkcjonowanie służby uwielbienia. To jest jedno zadanie. Jedno zadanie. Przychodzisz, grasz na perkusji. To jest twoja służba. Rozumiesz? Grasz na perkusji. Nie musisz się interesować na przykład tym, grając na perkusji, jak to wszystko ma być podłączone. Bo tym, jak to wszystko ma być podłączone, jak to ma wszystko działać, zajmuje się diakon. On ma obdarowanie do tego.
A ty siedzisz i walisz bębny. Mówisz najwyżej w ogóle, mikrofon mi trzeba poprawić. Rozumiesz, o czym ja mówię? To są bardzo ważne rzeczy, żebyśmy wiedzieli, w czym my się mamy znaleźć i czym my się mamy zająć. Do służb pomocniczych drugiego rzędu wchodzą najczęściej ludzie, którzy pokochali jakieś zjawisko już. Odnaleźli się w nim, ale nie czują się, tak, odpowiedzialni za duży obszar Królestwa. Nie czują się. Czują się odpowiedzialni za jakiś mały odcinek. I na tym odcinku są jacy? Wierni. I za ten odcinek oddadzą życie. I będzie ktoś mył karki. I będzie porządek tam w kuchni. Rozumiesz? I ty przyjdziesz, powiesz, jaki tu jest porządek. Wiesz, dlaczego tam jest taki porządek? Bo zajął się tym ktoś. Tak? Kto jest w tym dobry. I kto to pokochał. Ty tego nie pokochałeś. Ale ktoś to pokochał. I ten, kto to pokochał, może być z tego dumny. Bo to jest jego służba. I Bóg mu dał uwarunkowanie właśnie do tego. Właśnie do tej rzeczy. I ostatni tutaj dar służby, tutaj jest napisane dar kierowania, kybernesis, od tego jest słowo cybernetyka, czyli sterowanie. To jest liderstwo drugiego rzędu, czyli kierownicy. Wszyscy ludzie zajmujący się w Kościele jakimiś funkcjami kierowniczymi, czyli podrzędni liderzy, ludzie zajmujący się jakąś formą liderstwa. Sterowaniem jakimś zagadnieniem. Często to jest jedno zagadnienie, czasami dwa zagadnienia. Czasami jest to wąska linia jakaś. Ktoś na przykład planuje coś. Jest w tym dobry. Rozumiecie? Planuje coś i jest w tym dobry. To jest kierownik. Dlaczego o tym wam dzisiaj chcę powiedzieć? Bo kiedy odnajdziesz się w czymś, to zaczniesz się tak modlić prawidłowo. Przestaniesz szukać w dziwnych miejscach ciebie, bo tam ciebie nie ma. Wejdziesz sobie w jakieś miejsce i będziesz w tym miejscu się rozwijał. Jeżeli jesteś szerszy, Duch Święty dał ci więcej, możesz mieć kilka obdarowań. Może tak być. Ale dobrze jest się zweryfikować. Dobrze jest się zweryfikować. Dobrze jest zobaczyć siebie, tak? Z perspektywy tego, co robisz, czy tego ewentualnie, co chcesz robić. I procentowo sobie na to popatrzeć. I być bardzo szczerym wobec siebie. I możesz na przykład wtedy dostrzec, że w ogóle w pewnych dziedzinach w ogóle twoje działanie jest tak słabe, słabe jest to działanie, że nie ma sensu tego dalej ciągnąć. Tam 15% zostawiasz siebie. Po co tam jesteś? Po co wrzucasz do pustego worka? Dla 15% nie warto tracić energii. Skup się na tym, tak, do czego powołał cię Bóg. Spójrz na swoje dary, na umiejętności. Zobacz, jakie masz talenty. Zobacz, co się przejawia u ciebie w pewnych dziedzinach. Rozumiesz? Zobacz. Zobacz, w czym jesteś dobry. Jak jesteś dobry w biznesie. Na przykład. I nie rozpoznajesz czegokolwiek, w czym jeszcze jesteś dobry. Tak? To skup się na biznesie. Jeżeli jesteś ewangelistą. Tak? I nie widzisz siebie w czymś innym. To bądź stuprocentowym ewangelistą. Jeżeli jesteś i ewangelistą, i biznesmenem, i jesteś w stanie ciągnąć te dwie rzeczy razem, to będziesz je ciągnął bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Ale nigdy nie bierz się na przykład za rzecz, w
której jesteś słaby. Nie próbuj jeszcze przede wszystkim być prorokiem i wyznaczać kierunku. Nie rób tego. Jak od czasu do czasu ci się zdarzy prorokować, wszystkim się zdarza prorokować od czasu do czasu, to jednak nie czyni z ciebie osoby perspektywy proroczej. Nie zagłębiaj się nad tym. Nie patrz, jakie mam sny, co one znaczą. Twoje sny najczęściej nic nie znaczą, bo śnią ci się głupoty. Rozumiesz? Śnią ci się głupoty, albo nic ci się nie śni. Nie wyciągaj z tego dziwnych wniosków, bo on tak ma. On tak ma, bo on jest z perspektywy proroczej, to on tak ma. Ale on nie jest ewangelistą i nie jest biznesmenem. On zajmuje się tym, tak, aby szeroko widzieć, głęboko rozumieć, tak, odpowiednio umieć to przekazać zarządowi. Tak on działa. Ale widzisz, on się nie wyrywa na ulicę. Nie leci w ogóle do biznesu, tak, bo nie ma pojęcia o tych sprawach. Jeżeli jesteś wstawiennikiem, to wiesz, że jesteś wstawiennikiem. Ja nieraz jak rozmawiałem ze wstawiennikami, mówię, wstawiennik, dla wstawiennika modlitwa 8 godzin dziennie nie jest problemem. Ktoś może, to ja chyba nie jestem wstawiennikiem. Nie, no, nie. I w porządku. No bo ja też się modlę. Ja mówię, każdy się modli, kto ma Ducha Świętego. Ale nie każdy jest w stanie się modlić non stop. Nie każdy jest w stanie modlić się, żygać i modlić się. Nie każdy jest w stanie wstać w nocy 6 razy z bólem głowy i się modlić. Tak? Nie każdy jest w stanie modlić się, aż mu wzrośnie temperatura albo spadnie ciśnienie. Nie każdy jest w stanie to robić. Nie próbuj tego robić, bo to cię zabije. Bo nie jesteś obdarowany do tego. Ty się zajmij inną dziedziną. Zobacz, jaki masz dar. Zobacz, jaki masz dar służby. Jeżeli pomagasz w czymś, to pomagaj na maksa i nie pchaj się na świecznik. Ile ludzi nie powinno być na świeczniku w ogóle? Ile ludzi? W ogóle, zobaczcie, to jest wszędzie. Tak jest w świecie, tak jest w kościele. Wiecie, dlaczego ja tak bardzo kocham formułę apostolską? Powiem wam dlaczego. Bo to formuła apostolska trzymała zawsze porządek w kościołach. Tak było od początku. To apostołowie to robili. I wtedy był porządek. Przychodził apostoł, oni tam już coś robili, rozkręcili kościół. Przychodził apostoł i mówił tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Zburzył i wszystko, mówię, od nowa robimy. I oni się z tym liczyli, dzisiaj się z tym nikt nie liczy. Dzisiaj każdy coś buduje. Ludzie nie powinni dzisiaj budować, bo budują krzywe wieże w Pizie. Kościoły idą tak, pod kątem. Rozumiecie? Bo często to są ludzie pomocy. Oni nie powinni być żadnymi przywódcami. Oni nic nie wiedzą o przywództwie. Natomiast dużo wiedzą o pomocy. Jak w Polsce się był taki okres czasu, to był przełom lat 80. i 90., była ekspansja Kościoła Zielonoświątkowego. I było kilku takich ewangelistów wtedy w Polsce, zielonoświątkowych. Oni szli jak przecinaki, mieli namioty, głosili Ewangelię. I wszędzie kościoły powstawały. I te kościoły w wielu przypadkach były obsadzone przez ludzi, którzy nie, w ogóle nie powinni być przywódcami. Oni tam na chwilę mieli być. Na chwilę. To było tak, że była ewangelizacja tygodniowa w mieście, nawróciło się 5 osób, rozumiecie? I tam przyjeżdżał ktoś, kto mógł przyjeżdżać po prostu. Ktoś, kto mógł przyjeżdżać do nich, bo nic nie wiedzieli. Ktoś przyjeżdżał z sąsiedniego miasta, głosił im, nauczał i tak dalej. Natomiast co nastąpiło? Nastąpiła masowa ekspansja wtedy różnych liderów zielonoświątkowych. Ludzie się przeprowadzali tam i tam zaczynali prowadzić kościół. Ale on nie był żaden przywódca. To nie był przywódca. Za nim nie szli ludzie. Rozumiecie? Tam się zaczęła tworzyć religia. Albo powstawał zamordyzm, albo demokracja. Rozumiecie? Znaleźli cokolwiek. Coś takiego powstawało. Ludzie, ci ludzie byli ze służb, które zajmowały się obsługą wielu diakonów.
stało się przywódcami. Niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie. Rozumiecie? Zupełnie niepotrzebnie. Paweł był w tym mądry. Paweł nominował przywódców. On rozpoznawał, kto jest przywódcą. Na Paweł się nie liczyło, czy ktoś był 2 lata w Chrystusie, czy 20 lat w Chrystusie. Rozumiecie? On brał Tymoteusza i mówił: Tymek, ty będziesz tutaj pastorem tego kościoła w Efezie. Panie, dopiero wyszedłem z depresji. Panie, chodź, bo ty przywódca jesteś. Pomogę ci w tym. Te rzeczy wam pokazuję. Jeżeli ktoś umie się zająć większymi zakresami w kościele, zajmuje się nimi w żaden, i to nie daje żaden problem. Jak ktoś ma mniejszy zakres, to się zajmuje mniejszym zakresem, ale to jest jego święte miejsce. To jego święte miejsce. Chciałbym, żebyście umieli się w tym odnaleźć. Znaleźć swoje miejsce. Znaleźć swoje obdarowanie. Nie bać się, że to, co mam, to jest takie słabe. Bo ja tylko w ogóle umiem pomagać w czymś. Halleluja! Ja bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Bardzo potrzebuję. Ćwiczę, mam dietę, nabieram masy mięśniowej. Cieszę się. Ale jak idę się kąpać, to już sobie nie mogę mieć pleców. Ja potrzebuję poprosić moją żonę, żeby na przykład miała plecy. Bo któregoś dnia wzięła taki facik i przeciągnęła mi po środku pleców, tam gdzie ja nie sięgam ręką. Tak? I tam było czarne. No na pokazała, zobacz. Takie masz plecy tam. Ja mówię, no bo ich nie widzę. Nie mam do nich dostępu. Więc albo muszę mieć jakieś urządzenie pod tytułem szczota, albo potrzebuję na przykład mojej żony, żeby ona mi wzięła, umyła plecy. Tak? Więc się okazuje, że im bardziej ja jestem silny, tak, tym bardziej narastają pewne moje słabości. I to jest normalna sprawa. Im jesteś większy w jakiejś dziedzinie, tym bardziej pewne rzeczy potrzebują pomocy innych ludzi w twoim życiu. Dlatego służby pomocnicze, tak, one są nieodzowne. Nieodzowne. Myślę, byśmy tutaj w ogóle nie poradzili bez ludzi w służbach pomocniczych, w ogóle. To byłoby niemożliwe dla nas, żeby funkcjonować tylko tą wspólnotą, którą my tutaj mamy. I to są ludzie obdarowani przez Świętego Ducha do tego. I to trzeba umieć odnaleźć w sobie i uszanować w innych. I nie wolno się do siebie porównywać i nie wolno mówić, ja mam tak, to nie mam za dobrze, bo tamten ma bardziej niż ja. Nie. To się za siebie zazębia. Rozumiecie? Te dary się zazębiają za siebie. One się tak trzymają. I dlatego ta maszyna pracuje. Jeden głosi płomienne rzeczy. Drugi na to zarabia. Trzeci po tym posprząta. Rozumiesz, o co chodzi? Taka jest prawda. I trzeba umieć to zobaczyć. Ewangeliści będą szli jak burza. Tak? Prorocy będą ich zatrzymywać na chwilę. Ja mówię, stój. Chodź, coś ci pokażę. Co? Wyrównam się. Ale nie powiem, jak głosić, tak głosić. Zaraz chodź, cię wyrównam. Wyrównam cię i pójdziesz głosić. A to będzie poleć. Dobrze. Mam znajomego pasterza, pomoże ci później. Ja cię wyrównam. Pasterz cię przytuli. Tak? Ten, co dobrze naucza, cię pouczy, a ty dalej pójdziesz i będziesz urywał łby demonu. Rozumiesz? Tak to będzie działać. A ktoś inny jeszcze na to zarobi pieniądze. Rozumiecie? A ktoś inny będzie się o to modlił i nie będzie go nigdy widać. Rozumiesz? A ktoś inny zajmie się drobnymi szczegółami, takimi jak dostarczenie sprzętu, tak? Takimi jak logistyka, takimi jak to, żeby się kable nie pomyliły. I nie ma tutaj większych i mniejszych. Chodzi o to, żeby każdy znalazł swoje miejsce.
I wiedział, że to jest od Ducha Świętego. I żeby nie pchać się w nie swoje miejsca. I nie przeskakiwać. Tu będzie mi lepiej. Nie, człowieku. Nie będzie ci tu lepiej. Wyjdź stąd szybko. Wyjdź stąd. Tutaj są tacy, co zasuwają jak persik. Ty nie zasuwasz jak persik. Wyskakuj z tego korytka. Ty się tu nie nadajesz. Ty tutaj musisz być. W tym miejscu. Spokojnie tutaj jest. Ty się zajmij, żeby oni nie zwariowali w tym korytku tutaj. Jak będą gdzieś dalej, szybko wskocz, posprzątaj, żeby się nie potknęli i wyskocz. Tak im pomoże, żeby sobie nóg nie połamali. Zobacz, kim jesteś. Zobacz, jaki masz dar. Nie zazdrość innych. Jeżeli czujesz w sobie jakieś zgrzyty, że nie jesteś taki jak ktoś, to spokutuj z tego. Rozumiesz? Jeżeli widzisz, że masz jakieś głębokie zranienia, które powodują, że pędzisz za jakimś kurczę uciekającym króliczkiem ciągle i zechcesz być kimś innym, to się sterapeutyzuj, uwolnij się. Rozumiesz? Bądź w twoim miejscu, bo tam jest z tobą Święty Duch. Tam jest z tobą Święty Duch. Pójdziesz gdzie indziej, to tam nie będzie z tobą Świętego Ducha. Będzie w tobie, ale się nie będzie odzywał. Rozumiesz? Po prostu nie będziesz z nim kontaktu. Nie dasz rady. Często mi ludzie zadają pytanie, jak ty robisz to czy tamto? Ja powiem, przez tego samego Świętego Ducha, co ty? No ale ja tak bym nie mógł. Ja mówię, no wiem. Ty byś tak nie mógł, a ja tak mogę. Ja się do tego nadaję. Rozumiesz? Ja się do tego nadaję. Ja mogę zacząć spotkania z ludźmi od 7 rano, a skończyć o 22. Rozumiecie? I następnego dnia nie mam na sobie żadnego duchowego pyłu. Ty byś porozmawiał z 3 takimi ludźmi, tak? I byś musiał wziąć tygodniowy post. Rozumiesz? Żeby dojść do siebie. Taka jest prawda. Bo bycie zawarli taką masą informacji, taką masą grzechu, taką masą bagna, rozumiesz? I jeszcze by powiedzieli, że to ty masz załatwić, bo ty jesteś pastorem. Tak? Gdybyś usiadł w ogóle, byś powiedział, wow, o co tu chodzi? Ty to nie ja to nie ty. A ten sam Święty Duch. Tylko inne obdarowania. Inne narzędzia. Inne. Ten sam Święty Duch, tylko inne narzędzia. Inne. Dlatego tak lubię Avengers. Oni są inni. Rozumiecie, o co chodzi? Inni. Ale współpracujący ze sobą. Współpracujący. Jak będziesz się modlił, to powiedz, Boże, nigdy nie chcę robić czegoś, co do mnie nie należy. Nigdy nie chcę poruszać się w przestrzeniach, do których Ty mnie nie powołałeś. Duchu Święty, ja chcę tylko tam, gdzie Ty mnie powołałeś. Ja chcę w tych darach, które Ty mi dałeś. Tego chcę, Duchu Święty. I to nie znaczy, że Ty się nie będziesz poszerzał. Ale gwarantuję Ci, jak będziesz się poszerzał, to będziesz też obdarowany. Rozumiesz, o co tu chodzi? Jeśli Ty się będziesz poszerzał na różne inne dziedziny, to też tam się będą pojawiać dary, czyli umiejętności. Tam będzie też się pojawiać moc Świętego Ducha. Bo Bóg, jak coś planuje, to za to płaci. Bóg płaci swoje rachunki, rozumiecie? Bóg płaci rachunki swoje. I taki jest właśnie Święty Duch. I nigdy nam nie wolno o tym zapominać. I nauczmy się korzystać jedni z drugich. Nigdy nie rywalizujmy. Nigdy nie zazdrośćmy. Nigdy nie patrzmy na siebie wrogo. Bo ktoś jest taki, bo ktoś jest inny. Rozumiecie? Tak, bo to jest Kapitan Ameryka, a to jest Hulk. A oni są w jednej ekipie. Tak? Natomiast totalnie zajmują się innymi dziedzinami. Inne dziedziny. Inna forma uderzeniowa. Ale ta sama ekipa. Ci sami Avengersi.
ten sam Święty Duch, to samo niebo. Wstań, proszę. Ojcze, ja modlę się. Dziękuję Ci za to, że Ty mówisz do nas. Za to, że Ty pokazujesz nam przestrzenie, które są dla nas tak ważne. Ojcze, dziękuję Ci za dary służb. Za to, Duchu Święty, że Ty obdarowujesz nas według tego, co jest dla nas najlepsze. Że Ty pokazujesz nam te miejsca, które są nasze, jeszcze przed założeniem świata przeznaczone dla nas. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że gdy jesteśmy do czegoś powołani, to jesteśmy też przez Ciebie obdarowani w tym. Duchu Święty, ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad wszelką frustracją, nad wszelkim diabelskim oszustwem. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że każdy człowiek tu w tej wspólnocie będzie rozumiał miejsce, w którym jest. Będzie je kochał i za nie dziękował. Będzie się w nim rozwijał. Nie będzie nikomu zazdrościł i nie będzie próbował być kimś innym niż tym, jakiego Ty go stworzyłeś. Uwielbiam Cię za to, Duchu Święty. Duchu Święty, ucz nas współpracy. Współpracy na poziomie Twoich darów. Na poziomie tego, w jaki sposób Ty dałeś nam tutaj funkcjonować. Niech to się zasępia, Duchu Święty, w realu. W imieniu Jezusa. Amen.